Dzień dobry Państwu. Wiesława Rusin, dietoterapeutka, psychodietetyczka i bardzo aktywna promotorka zdrowia. I Wojciech Karpowicz, lider organizacji konsumenckiej i niezwykle aktywny propagator zdrowego stylu życia. Witamy. Drodzy Państwo, dzisiaj temat koloru żółtego w żywności. Bardzo wiele pokarmów, tak, czy surowców ma tą barwę, która, no, można powiedzieć, kojarzy się i z częścią owoców i warzyw, ale głównie okazuje się tutaj jednak owoce. I no, w koloroterapii mówi się o radości w kontekście tego takim, no tak jak słońce daje nam dużo radości, tak dużo światła, tak tutaj można powiedzieć, że wszędzie, gdzie jest kolor żółty, pojawia się pewnego rodzaju takie uspokojenie. Ale też okazuje się, że na przykład w organizmie ludzkim działa mocno na elastyczność naczyń krwionośnych, tak się mówi, tak? Czyli że dzięki składnikom zawartym w tym właśnie, w tej żywności, o tej barwie, no nasze naczynia stają się bardziej elastyczne, a przez to też się mniej podatne na jakieś mikrowylewy. No i generalnie bardzo sprzyja ten kolor na przykład dbaniu o układ krwionośny. Natomiast tak szerzej, Wiesławo, gdyby powiedzieć o tym kolorze jeszcze w naszym organizmie, co byś od siebie mogła dodać? Tak, no, Wojtuś, jak strony... tak powiedziałeś, żywność żółta, to żółty ser mi się od razu skojarzył. W ogóle żadna tak. lecznicza żywność, tak. zwłaszcza ten tani, to jest chorobotwórcza żywność, to Dokładnie. Jest wyrób tak, rozmawiamy o kolorowym jedzeniu, tak, z reguły roślinnym. Mówimy tak. o kolorowych warzywach i owocach, tak. uściślimy to. Tak. I o żółtych warzywach i owocach, bo z takich żółtych, no to przecież frytki są też idealnie żółte, prawda? Z McDonalda. Dobrze widzicie Państwo, że ten kontekst się od razu pojawił, bo tak, od razu tak. to rozróżniamy to. Rozróżniamy, tak, dokładnie. To jest bardzo ważne, żeby nie wszystko, co żółte. Nie wszystko, co żółte, to się świeci. Świeci, tak. No więc mamy tutaj na myśli warzywa i owoce, jak to my zazwyczaj. I żółty kolor również wpływa pozytywnie na naszą urodę. Tak. Jak słońce promienieje, tak my będziemy promienieć jak słoneczka po jedzeniu żółtych owoców i warzyw. Mhm. A tak na poważnie, to mają bardzo dobry wpływ na skórę, na tkankę łączną, tak. te warzywa i owoce. I również, uwaga, na trawienie. Mhm. Bardzo takie ciekawe, niestety u nas nie rosnące naturalnie dwa owoce, które są przełomowe, mhm. jeśli chodzi o uzdrawianie, uruchamianie procesów trawiennych, to jest ananas i papaja. Mhm. Mhm. Niestety ja ubolewam, że u nas to nie rośnie. Nie są nasze niestety. Nie są nasze, bo dostęp. Słuchajcie Państwo, papaja, która dojrzała na drzewie tak jak powinna, to jest niesamowity smak. Podobnie jak ananas zresztą. Mhm. U nas my mamy ananasy, ale one nie dojrzały w swoim miejscu rośnięcia, że tak powiem. Nie są ani takie żółte, ani takie aż soczyste, wspaniałe jak w krajach tropikalnych. Dlaczego one są takie ważne z punktu widzenia trawienia? Dlatego, że one zawierają enzymy roślinne, bardzo mhm. silne, enzymy proteolityczne, czyli takie, które rozbijają białka. Mhm. I jest to nie tylko korzystne w procesie trawienia, ale również jest to korzystne w procesach zapalnych, dla uśmierzania skutków procesów zapalnych. Jak to działa? Otóż właśnie enzymy, no to są te nożyczki, które tną białka na mniejsze tak, części, tak, najpierw na polipeptydy, potem na pojedyncze aminokwasy. I jeżeli te białka zostaną tak pocięte przez enzymy, no to nie są toksyczne dla naszego organizmu w żaden sposób i są możliwe wtedy do dalszej, że tak powiem, obróbki, upraszczając. I teraz, pewnie słyszeliście o bromelainie lub papainie, to są słynne właśnie enzymy trawienne. Jeżeli byście spojrzeli na skład enzymów w kapsułkach, które ułatwiają trawienie, to z dużym prawdopodobieństwem będzie tam albo bromelaina, albo papaina, albo obydwa naraz, tak? To działanie takie uśmierzające skutki zapalenia jest też interesujące, ponieważ jeżeli te enzymy dostaną się już do naszego organizmu, no to one mają zdolność rozkładania kompleksów immunologicznych, czyli tych wadliwych białek powstałych w wyniku znowu złego trawienia, przepuszczalności jelit i jak dostaną się do krwiobiegu. Także mówię, te rośliny są bardzo, bardzo cenne z tegoż to powodu. Oczywiście już nie mówię o tym, że mają smak doskonały,
aromatyczny, tak, pachnący. Tak. Są fantastyczne. W spożywaniu, tak, tak, no, można powiedzieć. No ale mamy też z takiego koloru żółtego bardzo popularną roślinę, też niestety nie naszą. Jak się okazuje, to banan. No i banan, no w zasadzie, on jest tak naprawdę w środku biały, tak, bo my nie zjadamy tej skórki, więc tutaj wspomniałem o nim. A szkoda, bo w niej jest najwięcej tych wszystkich składników. Tak, okazuje się właśnie, drodzy Państwo, że, no ale to bądźmy praktyczni, no jemy to, co jest w środku banana, więc powinniśmy mówić o nim jako o białym, ale wspomniałem o tym, bo często właśnie kojarzy się jako żywność żółta, tymczasem żółtą nie jest. Natomiast już całkowicie żółtą żywnością jest cytryna. Bardzo nomen omen popularna, też nie nasza, więc ale o naszych za chwilę jeszcze chwilę powiemy, także, tak, więc ja ale mam... cytryna, no źródło witaminy C, tak. Ona jest słabym źródłem witaminy C w porównaniu z pietruszką, na przykład z nacią pietruszki, właśnie, czy selera, się, że tak, ale że... ma inne właściwości niezwykłe. Ja ci powiem, że jedno z moich marzeń to jest takie, żeby mieć w ogrodzie drzewko cytrynowe. Po co? Po to, żebym nie musiała się zastanawiać, czy te cytryny ze sklepu teraz były woskowane, czy one były środkami rtęciowymi pryskane, czy co było robione z tą skórką, która to skórka jest najcenniejszą częścią tejże cytryny, czyli nawet nie miąższ, tylko właśnie ta skórka. I ona ma niezwykłe działanie dzięki temu, że zawiera oczywiście wysoką koncentrację bioflawonoidów i olejków eterycznych, bo my sobie przypominamy, że jak mamy w przepisie tartą skórkę z cytryny do sernika, to tareczką obcieramy tylko tą żółtą wierzchnią warstwę, która ma niepowtarzalny smak i aromat i zapach, tak? I to jest to clue właśnie cytryny. Ja tutaj powiem taką bardzo, bardzo ciekawą rzecz, może nie wszystkim znaną, że przy pomocy skórki z cytryny można bardzo szybko i bardzo skutecznie wyleczyć kurzawki albo różne narośle na skórze, jakie nam się tworzą. Kurzawki są pochodzenia wirusowego, podobnie jak rozmaite takie kłykcie na skórze, takie dzyndzelki, bąbelki, więc jeżeli byście mieli coś takiego i wam przeszkadzało, to jest bardzo prosty sposób, że ściągamy z cytryny skórkę, skrawamy nożykiem, ale tak, żeby była ta żółta część tylko, cieniutko, tak? To namaczamy w occie jabłkowym, oczywiście nie pasteryzowanym, nie ze sklepu, tylko jakimś takim naturalnym. Namaczamy to na przykład tam, nie wiem, pół godziny i później na noc przykładamy to do kurzawki, zaklejamy plasterkiem i ja wam powiem, że kiedyś u mojego syna, to myśmy byli kilka razy u dermatologa, żeśmy to wypalali, odrastało. Natomiast po tygodniu zastosowania tej skórki z cytryny z octem jabłkowym znikło to bez śladu i się nie pojawiło nigdy więcej. To jest moc natury właśnie. Także zapamiętajcie, można różne takie na skórze pochodzenia wirusowego narośla, że tak powiem, wskazy, w ten sposób próbować usuwać. No i to daje jakby pojęcie o tym, jaką moc też przeciwwirusową ma cytryna, tak? Wiemy, że jest również... Cytryna w ogóle co robi? Cytryna nam alkalizuje, czyli odkwasza organizm. Tak. I to jest taki też paradoks, prawda? No bo wszyscy myślą, no jak to kwaśna jest, jeśli ona odkwasza. Chodzi o jej skład, o jej zawartość minerałów. W ogóle owoce cytrusowe zawierają sporo wapnia i magnezu, co wynika stąd, że one rosną w krajach śródziemnomorskich, gdzie po prostu są gleby takie i ciągną to z gleby, ale nie tylko. W każdym razie ma dużo tych minerałów zasadotwórczych i dlatego taka kuracja pod tytułem szklanka wody letniej co rano i do tego łyżka soku wyciśniętego świeżo z cytryny, no to potrafi cuda zdziałać na rozmaite dolegliwości, począwszy od porannego przymulenia takiego wynikającego z nadmiernej ilości toksyn i zakwaszenia, a skończywszy na tym, że układ pokarmowy będzie nam lepiej funkcjonował. Także mówię, cytryna ma w ogóle zastosowanie bardzo szerokie. Ona między innymi likwiduje, czy też neutralizuje akrolaminy, czyli te takie toksyczne związki, które powstają, jak będziemy grillować mięso albo ryby na grillu, tak? Czy smażyć. Tak. I z tego też powodu głęboka mądrość kuchni śródziemnomorskiej dodaje połówkę cytryny zawsze na talerzu, jak kupicie w Grecji sobie rybę z grilla, albo żeberka z grilla, tak, albo... Tak, żeby sobie poleć, tak? Tak, żeby sobie tym sokiem skropić, dlatego, że to jakby neutralizuje działanie fatalne na nasz organizm zapalny tychże związków, które powstają tak w czasie grillowania. Tak samo jest wewnątrz naszego ciała, dokładnie. Tak. Takie samo działanie jest.
Mamy jeszcze, tu mówiliśmy wcześniej o owocach, też jeżeli chodzi o gruszkę, tak, żeśmy wspominali, bo oczywiście są gruszki zielone, tak, są, powiedzmy, które są nawet czerwone, tak, ale przeważnie taka bardzo popularna odmiana jest gruszki żółtej. I ja, jeżeli chodzi o samą gruszkę, no powiem szczerze, no uwielbiam ten smak. Ja mógł te gruszki żółte to jeść kilogramami, to nie zaleca się, ale, ale ciężko się jest powstrzymać. Nie wiem, słyszałem, że gruszka działa też bardzo silnie zasadowo w organizmie. Zasadotwórczo. Tak, jest zasadotwórczo, a jest już, uwaga, naprawdę naszym, sezonowym, ale naszym, tak, tutaj surowcem, tak, czy po prostu owocem. No i co byśmy mogli jeszcze o gruszce dodać? Naprawdę, gruszka bardzo dobrze nam działa na układ moczowy wpływa, tak? Tak, ale na układ pokarmowy również, dlatego że gruszka ma działanie nawilżające w ogóle. Jest też to z kolei z medycyny, tradycyjnej medycyny chińskiej, dietetyki opartej na TCM, że najlepiej nawadniającym napojem nasz organizm właśnie nie będzie woda, tylko albo będzie woda z odrobiną soli szarej i soku z cytryny, albo kompot z gruszek. Z jabłek również, ale z gruszek to jest w ogóle mistrz nawadniania. I tu znowu mówimy o tym aspekcie, o pięknej skórze, o tej urodzie, tak? Tak. Więc jeżeli my nawilżymy się od środka dobrze, no to skóra też jest nawilżona, też lepiej wygląda, promienieje. No i podobnie z tą cytryną, prawda? Ona działa również na skórę. Tak, a propos jeszcze kwasy owocowe zawarte w cytrynie. No można z cytryny robić maseczki rozmaite. Tak bym uważała z samym sokiem z cytryny albo z plasterkami, bo może po prostu skóra ulec podrażnieniu, bo jest duża koncentracja tego wszystkiego. A na przykład już taka cytryna z białkiem z jaja kurzego, jak ktoś nie jest uczulony, albo skórka taka wyciśnięta, po prostu w postaci maseczki może ładnie rozjaśniać różne przebarwienia na skórze. A jeszcze a propos przebarwień, a propos skórki, to skórka z banana, nie wiem czy słyszałeś o tym, że jest świetnym takim naturalnym sposobem wybielania zębów. O, to czyli zamiast wyrzucić skórkę z banana, jak ściągniemy, to sobie przeszorować ząbki. Mój syn jest na etapie wybielania zębów, to mu podpowiem, no, tak, żeby właśnie... Oczywiście, to nie będzie działało tak natychmiastowo jak chemiczne wybielanie, czy stomatologiczne, ale jeżeli ktoś chciałby spróbować, no to nic nie traci, no bo i tak te skórki gdzieś tam lądują w koszu, więc czy przeszorujemy zęby nimi, czy nie. Nie muszą się marnować. Tak, czyli żółte to będzie uroda, żółte to będzie jakby odkwaszanie, czyli alkalizacja organizmu, która wiadomo leży u podstaw między innymi zdrowia hormonalnego też, to jest trochę takie, my się bawimy w takie umowne tutaj podziały, tak naprawdę nie da się wyizolować tego wszystkiego, nie da się, że jakiś owoc będzie działał tylko na skórę, a nie będzie już działał wtedy na krew na przykład, oczywiście, albo na naczynia. Tak. My sobie to tak ładnie układamy, ale tak naprawdę jest to wszystko bardzo złożone. I co więcej, jeżeli my wyizolujemy poszczególne składniki z roślin, tak, na przykład kwercetynę w kapsułkach będziemy teraz samobili, okazuje się, że to fajnie może być tak, ale trzeba pamiętać o pewnej synergii, czyli że nie sama ta kwercetyna działa w tej marchewce, czy w tej cebuli, czy w jabłku, dlatego, że on tam występuje wraz z innymi i minerałami, i składnikami. I my mamy teraz jednego wspólnego znajomego z Wojciechem, pana profesora Zoltana Dinio. Ja w ogóle... mnie zaprowadziły moje węgierskie tropy do pana profesora, bo jestem z wykształcenia tam któregoś hungaryską, tak? I zachwyciło mnie, w jaki sposób właśnie pan profesor Dinio podchodzi do flawonoidów w sposób taki synergiczny, czyli wiadomo, że te substancje roślinne, aktywne, fitozwiązki zaczęto badać w latach 30. już przed II wojną. No i wtedy już podejrzewano, że no, coś jest na rzeczy, że to jest coś, co jest czym innym niż witamina, ale ma jeszcze potężniejsze działanie na ludzki organizm. I właśnie taki profesor noblista, Albert Szendyurdi, Węgier z pochodzenia, badał te bioflawonoidy i jego uczniem był nasz profesor Zoltán Dinio. Dokładnie. I jakby dziedzictwo już dosyć duże profesor na wstępie miał, tak, bagaż tych badań.
I on zaczął zajmować się tym, przyglądać się blisko temu, w jaki sposób działa synergia pomiędzy bioflawonoidami i pomiędzy w ogóle antyoksydantami, tak? Czyli, że na przykład jak mamy bioflawonoidy w towarzystwie witaminy C, to one będą, jeszcze ich działanie, moc będzie zwiększona, tak? Będzie bardziej intensywna. I okazuje się, że te synergie występują w naturalnej postaci w warzywach i owocach, tak? I że my możemy również wprząc technologię w to wszystko i spowodować, że możemy stworzyć koncentraty tego wszystkiego. Czyli o ile, jak chcemy, żeby nam działały jabłka na układ sercowo-naczyniowy korzystnie, no to musimy jeść te tam parę jabłek dziennie, codziennie organicznych, dobrych, nie? Natomiast jak my nie mamy przestrzeni na to, warunków, no to pojawiły się już na szczęście takie wytwory techniki żywnościowej, czyli nie tylko sztuczna żywność, ale też dla równowagi musimy powiedzieć, że idzie nauka o żywności w tą stronę też, że robi się rzeczy bezwzględnie cudowne dla organizmu. Jak widzicie Państwo, kolor żółty żywności jest tak bardzo też istotny w tym codziennym odżywianiu się. No i zachęcamy do tego, żeby łączyć go z codzienną dietą. No, dzięki temu będziemy mieli bardziej szczelne naczynia krwionośne, ładniejszą skórę, no i też więcej radości z codziennego odżywiania się. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.